Pokój. I dobro. 28 niedziela zwykła w ciągu roku daje nam możliwość, aby usłyszeć kontynuację Ewangelii z poprzedniego tygodnia, a więc dziesiąty rozdział Ewangelii według świętego Marka. Jak może pamiętamy, w zeszłym tygodniu widzieliśmy, jak to Jezus relatywizuje albo niejako wywraca pewne kategorie społeczne ówczesnego świata, a więc mężczyzna wcale nie jest lepszy od kobiety, dziecko wcale nie jest gorsze od dorosłego, a dzisiaj. Niejako trzecia z tych odsłon okazuje się, że człowiek biedny wcale nie jest lepszy od bogatego. Bogactwo wcale niekoniecznie jest dobrem pożądanym z perspektywy Pana Boga. Abyśmy mogli to lepiej zrozumieć i zobaczyć również w kontekście biblijnym, sięgnijmy do pierwszego czytania podczas tej niedzieli, a jest to czytanie wzięte z księgi mądrości. O księdze mądrości swojego czasu słów pary powiedzieliśmy, jest to najmłodsza księga w kanonie. Starego Testamentu, pierwszy wiek przed Chrystusem, może nawet troszkę później. Ale tradycja biblijna przypisuje tę księgę starożytnemu królowi Salomonowi, który żył 10 wieków wcześniej. Może zapytajmy od razu o króla Salomona. Którym historycznie i w kolejności e, następowania którym królem Izraela był król Salomon? Oczywiście trzy warianty. Wariant A. Drugim. Wariant B, trzecim i wariant C, piątym. Zobaczymy. Jakoś spróbujemy się połapać w, tej, w tym poczcie królów izraelskich. Tymczasem zobaczmy, że księga mądrości, przypisana według tradycji biblijnej Salomonowi, oczywiście jest to taka tylko zabieg literacki. Oto w usta Salomona włożony jest fragment, który słyszymy jako pierwsze czytanie, kiedy to Salomon mówi o tym, że modli się i dano mu zrozumienie. Duch mądrości przy przyszedł na niego i zobaczył, że mądrość jest o wiele cenniejsza nad berła, nad trony, nad bogactwa, drogi kamienie, złoto i srebro. Mówi, nawet srebro jest jak błoto, a złoto wobec mądrości jest garścią piasku. Nawet zdrowie i piękność są relatywne w porównaniu z mądrością. Zapytajmy, o jaką mądrość chodzi. Bynajmniej mądrość w znaczeniu biblijnym nie jest ani jakimś rodzajem wiedzy, a nie tylko sumą jakiegoś doświadczenia czy zbiorem informacji, ale mądrość przede wszystkim jest sztuką dobrego życia, sztuką właściwego życia, takiego, jakie podoba się Bogu. Do tego stopnia, że również w tradycji biblijnej w pewnym momencie doszło do tak zwanej personifikacji mądrości. Mądrość stała się niejako uosobioną osobą, postacią, która łączy człowieka z Bogiem, dzięki której człowiek ma dostęp do Boga, może zrozumieć wolę Bożą i również ją wypełniać. Jest to też o tyle ważne, że później ta idea Bożej Mądrości uosobionej stała się, niejako zrealizowała się w osobie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który przyszedł jako mądrość, stał się mądrością wcieloną. Jak powie święty Paweł, Chrystus jest naszą mocą i mądrością Bożą. Pewnie wielu z nas może sobie teraz pomyśleć, skoro Salomon był królem i to jeszcze bardzo bogatym królem, to może powiedzieć, że bogactwa nic nie znaczą, najważniejsza jest mądrość. Oczywiście, jako król miał bogactwa, to prawda. Ale teraz nie chodzi o to, że on mówi, że bogactwa nie są zupełnie istotne, że nie są potrzebne, ale właśnie dzięki temu, że był taki bogaty, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, opływał w luksusy, doświadczał tego wszystkiego, co każdy bogaty człowiek doświadcza, gdzieś w pewnym momencie odkrył, co jest ważne. I dzisiaj przekazuje nam to mądrość, że najcenniejszym skarbem jest właśnie mądrość. Że wiele rzeczy doświadczył, wiele rzeczy zgłębił, wiele rzeczy przeżył, i dzisiaj chcę powiedzieć: Słuchajcie, byłem bogaty, wiem, z czym to się wszystko wiąże, ale i tak najcenniejsza jest mądrość. Mądrość, która sprawi, że właściwie tym bogactwem będę zarządzał. Mądrość, która sprawi, że będę na tyle mądry, żeby utrzymać bliskich i relacje. Bo sami doskonale wiemy, że kiedy pojawiają się pieniądze, albo ich brak, różnie z tymi relacjami jest. Salomon ma świadomość, jak ważna jest również rodzina, i że mądrze jest podchodzić do tych relacji z najbliższymi. Dlatego dzisiaj dzieli się jako człowiek doświadczony, ten, który przeżył. Nie ten, który tak sobie lekceważąco mówi, ach, co tam pieniądze, a ma ich całe, pieniądze, całe kieszenie pełne albo skarbce. Ale dzisiaj chce powiedzieć naprawdę, jako człowiek dojrzały w mądrości. Ale też jest ważna rzecz dzisiaj w tej księdze. Że wcale nie jest tak, że bogactwo jest czymś złym, że Pan Bóg chciałby, żebyśmy wszyscy byli mądrzy, ale biedni. Bo zobaczcie, jak kończy się ten, ten fragment. Autor mówi: A przyszły mi wraz z nią, czyli z mądrością, wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Czyli nie jest tak, że Pan Bóg chciałby, żeby wszyscy chrześcijanie, wszyscy jego wyznawcy byli biedni, i tak będziemy rozpoznawalni. Możemy mieć. Ale dobrze najpierw mieć mądrość. Jeśli będę mądry, potem będę wiedział, co zrobić z pieniędzmi, właśnie jak je właściwie używać, i żeby one mnie ani mojej rodziny nie zepsuły. I myślę, że doskonale wiecie, że kiedy przychodzą pieniądze, potrafią zepsuć relacje między nimi. Czasami nawet takie przysłowia, ale to jeszcze to nie jest najważniejsze przysłowie na dzisiaj o tym, że żeby stracić przyjaciela, to wystarczy mu pożyczyć pieniądze. Możemy naprawdę wiele zepsuć. Kiedyś próbowałem nawet analizować, co się działo z osobami, które wygrały wielkie sumy w totolotka. Okazuje się, że nie wszyscy byli szczęśliwi, że nie każdemu się udało. Wielu popadło w różne nałogi, wielu rozpadła się rodzina i zostali nieszczęśliwi. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiły się wielkie pieniądze, a z tymi wielkimi pieniędzmi nie pojawiła się mądrość. A jeśli będzie mądrość, faktycznie wszystko będziemy potrafili właściwie ustawić. Bogaty. Nie zawsze znaczy mądry, ale bogaty też nie zawsze znaczy szczęśliwy, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Mhm. I w takim właśnie mądrościowym kluczu spójrzmy na epizod ewangeliczny, który czytamy i słyszymy podczas tej niedzieli. Oto kiedy pan Jezus wybiera się w drogę, oto przychodzi do niego, upada przed nim jakiś człowiek, tradycyjnie nazywamy go młodzieńcem, i mówi: Nauczycielu, dobry, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Tu Jezus od razu. Można powiedzieć, czepia się jednego słowa, bo mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Dlaczego mówisz nauczyciel dobry? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. I tu już Jezus niejako zarysowuje ważną perspektywę. Kiedy mówimy o czymś dobrym, o jakichś dobrach, o tym, co jest dla nas dobre, zawsze potrzeba odnosić to do Boga, który jest źródłem i celem każdego dobra. Wszystko, co jest dobrego na świecie, pochodzi od Boga, bo tylko Bóg jest dobry. Tej Bożej perspektywie naszej wiary. Dlatego Jezus od razu tutaj niejako ustawia te relacje, mówi: Tylko Bóg jest dobry. I mówi: A jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, o to pytasz, a dosłownie jest powiedziane, jeśli chcesz odziedziczyć życie wieczne, a więc jeśli chcesz, żeby przypadło Ci w udziale, tak jak w tradycji biblijnej, w udziale poszczególnym plemionom przypadała jakaś część Ziemi obiecanej, tak samo jeśli chcesz, żeby Tobie przypadło coś w udziale w życiu wiecznym, w tym życiu bez końca, w życiu niejako bez ograniczeń. No to mówi Jezus, po to, aby nie mieć ograniczeń, zachowuj przykazania, a więc ogranicz w jakimś sensie siebie teraz tu na Ziemi, po to, aby móc rzeczywiście osiągnąć życie wieczne bez ograniczeń. I ten młodzieniec, taki może trochę pewny siebie, mówi: Wszystkiego tego przestrzegam, przykazania zachowuję. Co jeszcze? A Jezus mówi: Powiedziane jest: Jezus spojrzał na niego z miłością. A gdybyśmy, gdybyśmy chcieli dosłownie z tekstu greckiego to przetłumaczyć, powiedziane byłoby: Jezus spojrzał na niego, ukochał go i rzekł. Jezus zawsze patrzy i kocha. Patrzy z miłością. Nie patrzy na tego człowieka z podejrzliwością, z jakąś rezerwą albo z wystawianiem go na próbę. Ale patrzy z miłością. I z tą miłością mówi mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I jak niestety czytamy dalej w Ewangelii, ów człowiek spochmurniał i odszedł zasmucony, bo miał wiele posiadłości, czy miał wiele dobra, albo miał wiele tego, co mu się wydawało dobre i nie chciał z tego rezygnować. Chociaż Pan Jezus proponował mu coś jeszcze lepszego: wolność serca, wolność od przywiązania do bogactwa. Wszyscy dobrze wiemy, że bogactwo przywiązuje. Święty Paweł nawet napisze później w jednym z listów, że chciwość pieniądza jest źródłem wszelkiego zła. A więc tutaj ten człowiek nie był w stanie uwolnić się od tego, co uważa za dobre, od tych dóbr ziemskich. Dlatego później Jezus będzie mówił o niebezpieczeństwie bogactw. Mówi, jak trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. A więc to nie samo bogactwo samo z siebie jest złe. To nie jest tak, że człowiek bogaty z definicji jest zły czy zepsuty. Ale. Jest to o wiele trudniejsze, bo człowiek łatwo przywiązuje się do tych bogactw, do dobra, do tego, co tu na ziemi. I trudniej jest mu następnie pokładać ufność w tym, co prawdziwie jest ważne zatem w Bogu. Więc można powiedzieć, że bogactwo nie wyklucza ze zbawienia, ale niejako je w jakimś pewnym sensie utrudnia. I o tym mówi Jezus, ale kiedy już nie pytają, w takim razie, kto się może zbawić. Jezus mówi zgodnie z prawdą, nikt się nie może zbawić. Bo u ludzi to jest niemożliwe, aby człowiek własną siłą doszedł do szczęścia wiecznego, ale nie u Boga, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy ten młodzieniec będzie zbawiony? Skoro przyszedł, zadał dobre pytanie, skoro pierwsza odpowiedź Jezusa była, aby zachowywać przykazania, i on mówi: Wszystkiego tego przestrzegam od mojej młodości, nie wypełnił kolejnego kroku czy kolejne propozycji Jezusa, ale te podstawowe, czyli przykazania wypełniał. Czy będzie zbawiony? Długo nad tym myślałem i stwierdziłem, że tak. Dlaczego miałby być niezbawiony? Dlaczego Chrystus nie miałby go obdarzyć życiem wiecznym, skoro wiemy, że ten fundament, czyli Dekalog, coś co ciągle obowiązuje i jest ważne, on wypełniał. No więc teraz, co tutaj jest ważne? Skoro wystarczy wypełnić dekalog i być zbawionym, to po co wypełnić to kolejne polecenie Jezusa? Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Rozbija się tutaj o szczęście. Tu jest, moim zdaniem, kluczowe w tym wszystkim, aby być szczęśliwy. Ten człowiek ma bogactwo, to trochę, co przed chwilą była mowa też i o Salomonie: jest bogaty, ma wiele posiadłości, wiele dóbr, nie jest szczęśliwy. Ma wątpliwość oczywiście co do życia wiecznego, ale brakuje mu też tutaj pewnej radości, pewnego szczęścia. Opływa w luksusy, ale to wcale nie jest wystarczające. Dlatego, poszukując tego szczęścia, odpowiedzi, gdzie to szczęście znaleźć, przychodzi do Jezusa. Jezus daje mu tą receptę: możesz nic nie mieć tutaj, możesz rozdać i być szczęśliwym, dlatego że się podzieliłeś, dlatego że te wszystkie dobra tutaj rozdane sprawią, że będziesz miał jeden wielki skarb w niebie. I tu pojawia się trudność. Ten młodzieniec odchodzi zasmucony, będzie zbawiony. Ale teraz jest pytanie: ile lat tutaj na Ziemi będzie żył smutny, zanim wejdzie do nieba i tam osiągnie tą radość wieczną? Tego Pan Bóg nie chce. Nie chce, żebyśmy byli tutaj biedni, ale chce, żebyśmy byli mądrzy. Tak samo nie chce, żebyśmy tutaj na Ziemi byli smutni żeby cała radość nasza była tylko i wyłącznie lokowana w niebie, tam będzie największa radość. Ale przecież tutaj już też doświadczamy życia wiecznego. Królestwo Boże też już jest pośród nas. Jest Chrystus z martwych stały. Mamy wiele powodów do radości i szczęścia. I Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego zaprasza tego człowieka do czegoś więcej. Każdego z nas zaprasza, zaprasza do czegoś więcej. I to jest teraz pytanie: czy widzę moje szczęście z Bogiem? Że te wszystkie inne dodatkowe rzeczy one są ważne, ale jeśli postawię pana Boga na pierwszym miejscu i on będzie szczęściem, te wszystkie inne będą właściwie się układać. Dzisiaj to słowo też mówi, że trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Trudne, to znaczy nie, że jest niemożliwe, ale to jest coś trudnego. Ten bogaty młodzieniec. Bóg będzie chciał, żeby był zbawiony, ale będzie mu trudno, mając ten dostatek dookoła siebie, mając serce przywiązane do tych wszystkich dóbr, ciężko mu będzie się tym dzielić, ciężko mu będzie się oderwać. To jego nieszczęście będzie bardzo mocno związane z tymi bogactwami. A gdyby oddał, gdyby się uwolnił, gdyby był jak święty Franciszek z Asyżu czy wielu innych świętych, byłby i tutaj szczęśliwy. Mógłby mieć niewiele, ale miałby w sobie wiele szczęścia, wiele przyjaciół. Dzisiaj taką propozycję składa nam Pan Bóg i zaprasza nas do tego, żebyśmy odkryli mądrość tutaj na Ziemi, mądrość właśnie dokonywania pewnych wyborów, ale żebyśmy też odkryli szczęście. Szczęście, które może jest w dawaniu, a nie braniu, szczęście, które jest w prostym życiu, a nie bardzo bogatym. Ta propozycja jest dzisiaj dla nas otwarta, ale jedno jest pewne. Bóg będzie robił wszystko, żebyśmy byli zbawieni. Bardzo mu zależy na naszym zbawieniu, dlatego stawia też przed nami pewne możliwości. I mówi, jeśli chcesz. Piękne stwierdzenie Jezusa: jeśli chcesz. Możemy tak postąpić, możemy inaczej. Ważne, żebyśmy doświadczali Boga, który chce nam tutaj dać szczęście na ziemi, a kiedyś szczęście wieczne w pełni i w obfitości. Sięgnijmy jeszcze po mądrość ludową, a <kli> więc po przysłowie na dzisiaj, które. Niejako samo się narzuca po tym, co zostało już powiedziane. Bardzo często powtarzamy, chociaż może nie każdy jest do tego przekonany, że mianowicie pieniądze szczęścia nie dają. Same z siebie pieniądze szczęścia nie dają. Człowiek mający pieniądze może być szczęśliwy, ale nie dzięki pieniądzom, ale dzięki czemu innemu. Rzeczywiście dążymy do szczęścia. Dążymy do szczęścia, które ostatecznie znajdujemy w Bogu, który jest jako jedyny dobry. A, w tym, co nam może pom a tym, co nam może w tym pomóc, jest. Niepokładanie albo uwalnianie się od, tego, od tej niewoli, bogactwa, od łudy pieniądza, która niestety jak wiemy w świecie jest dość powszechna. Oby słowo dzisiejsze i Pan Bóg przez to słowo dawał nam łaskę, abyśmy też mieli o tym przekonanie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale rozwiążmy jeszcze zagadkę. Zapytaliśmy o króla Salomona i o to, którym z kolei królem był Salomon w Izraelu. Pierwsza odpowiedź A, czyli drugim, B, trzecim i C, piątym. Odpowiedź prawidłowa to tym razem B. Salomon był trzecim królem w Izraelu, zaraz po pierwszym królu, czyli Saulu, i po jego następcy, a swoim ojcu, czyli królu Dawidzie. Pokój i dobro.